Do 1 lipca wchodzą w życie podwyżki Tuska. Energia elektryczna, ciepło, gaz ziemny, 50% w górę. Tarcza Prawa i Sprawiedliwości przestaje obowiązywać. A premiera Leniucha już nie ma w Sejmie, a my jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy pracować. Żądamy, aby na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu był rozpatrywany projekt obywatelski stop podwyżkom poparty przez 140 tysięcy polskich obywateli. Nie zgadzamy się na takie podwyżki. Donald Tusk chce wysyłać polskie kobiety do pracy przy kasie w niemieckim Lidlu, by zapłaciły za rachunki za te podwyżki. Emeryci będą w domach swoich nieogrzanych, nie stać ich będzie nam zapłacenie rachunków. Polskie dzieci znowu będą głodne, nie wyjadą na wakacje, nie wyjadą na ferie, bo rodzice będą czuwać na rachunki za te podwyżki. Nie ma na to, szanowni państwo, zgody. I powiem Markiem Sawickim, weźcie się w końcu do roboty, dość leniuchowania. Na tym posiedzeniu Sejmu Prawo i Sprawiedliwość chce rozpatrywać projekt stop podwyżką. Możemy pracować dzisiaj, jutro, w nocy. Stop podwyżką. A wyście go złożyli, ten projekt, panie pośle? Bo ten projekt jest już w stop podwyżką, projekt obywatelski. Słucham? Nie. Słuchajcie państwo, jeszcze nie ma nadanego numeru druku, natomiast jak wróci z analiz, natychmiast ten numer druku dostanie. Musicie się państwo też przyzwyczaić, musicie się państwo przyzwyczaić do pewnych standardów. Wiem, że to nie jest łatwe, natomiast standardy w tej kadencji obowiązują jasne. Wpływają wnioski, dostają numer druku po kontroli formalnej i oczekują na swoją kolej na Sejmie. Jak tylko skończy się kontrola formalna państwa projektu, to będzie miał numer druku i będziemy negocjować umieszczenie go w porządku obrad. W tej chwili nie ma numeru druku jeszcze, panie pośle. Szanowny panie marszałku, chcę tylko jedną rzecz bardzo powiedzieć ważną. Pan mówi o numerze druku, a od 1 lipca gaz ziemny pójdzie 40% do góry. Energia elektryczna 30% do góry. Ale ja nie odpowiadam za to, w jakim tempie zbierane są podpisy pod projektami obywatelskimi. Dziękuję panu posłowi bardzo. Na pewno projekt będzie procedowany tak jak wszystkie inne projekty obywatelskie, które, jak pamiętam, za państwa rządów leżakowały w zamrażarce, a u nas zostały odmrożone i Sejm podjął decyzję w ich sprawie. Powracamy do...